Jedne z nich działają prężnie, a o ich pracy i sukcesach jesteśmy informowani. Mowa o organizacjach pozarządowych, które są bardzo ważnym elementem społeczeństwa obywatelskiego. 19 kwietnia w sali sesyjnej Urzędu Miasta odbyła się 7. konferencja organizacji pozarządowych Miasta Ostróda. Zasady partnerstwa między miastem a organizacjami określają zapisy w karcie współpracy. To w każdej gminie tak powinno być, że powinna funkcjonować, powinien funkcjonować program współpracy, czy w naszym przypadku miasta jest to karta współpracy, na podstawie której w sposób partnerski, tak sobie życzymy tego, funkcjonują te dwa obszary, a więc samorząd i trzeci sektor. I to jest, program reguluje, w jaki sposób określa obszary działań, w których miasto jakby powierza lub zleca prowadzenie różnych projektów, realizację zadań, a organizacje podejmują te zadania. I tutaj określa się również, w jakim zakresie miasto wspiera, a w jakim musi sobie organizacja sama poradzić. To właśnie karta współpracy była głównym celem spotkania. W polskim prawie organizacje pozarządowe funkcjonują w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W związku ze zmianami potrzebne są nowe zapisy w karcie współpracy. Niektóre zapisy w dotychczasowej obowiązującej karcie kolidują z obecnie obowiązującą ustawą. W związku z tym opracowaliśmy nowe poprawki do starej karty, współpracy. One zostały podane organizacjom do przekonsultowania i oczekujemy na dzisiejszej konferencji jakichś uwag do tego nowego projektu. Za kilka miesięcy do użytku oddane ma zostać Centrum Użyteczności Publicznej. Choć to inwestycja Starostwa Powiatowego, miejsce w budynku mają zająć również organizacje z gminy miejskiej. W roku ubiegłym robiliśmy takie rozeznanie, wysyłaliśmy zaproszenia do organizacji, które chciałyby mieć tam siedzibę i potem, żeby móc podjąć rozmowę w tym kierunku. No i zgłosiło się ponad 40 organizacji. No i jesteśmy w trakcie opracowywania regulaminu użyczenia lokali tam dostępnych. No i wszystko będzie już wiadomo, kiedy regulamin zostanie przyjęty, po konsultacjach oczywiście również z organizacjami pozarządowymi. I czy organizacje zaakceptują taki regulamin i będą tam na takich zasadach funkcjonowały. W Ostródzie zarejestrowanych organizacji pozarządowych jest bardzo wiele. Aktywnych jednak coraz mniej. Co może mieć na to wpływ? Jest to właściwie taki problem chyba ogólnopolski, nie tylko miasta Ostródy i gminy miejskiej Ostróda, ponieważ aktywność organizacji zależna jest też od aktywności ich zarządów, aktywów, jak potrafią zmobilizować członków swojej organizacji do działalności. Organizacje pozarządowe zakładane są przez osoby prywatne. Ludzie w nich działający robią to z własnej inicjatywy i dla dobra interesu publicznego, poświęcając swój wolny czas i pieniądze.